Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Mamy dziś przepiękną pogodę. Od dwóch dni upały w stolicy jest niesamowicie gorąco, ale poza tym długi weekend i my dzisiaj postanowiliśmy wykorzystać ten dzień. Jedziemy odwiedzić nowe miejsce na mapie Warszawy. Na razie Wam nie zdradzę gdzie i co, oglądajcie dalej, ja już jestem gotowa do wyjścia, minimalny, dosłownie minimalny makijaż, trochę rozświetlacza, brwi i rzęsy i tyle, bo w te upały to się po prostu nie idzie wytrzymać z takim normalnym makijażem. Zresztą jestem bardzo ciekawa, jak Wy sobie radzicie, jeśli chodzi o makijaż w upały. Ja kompletnie z niego rezygnuję, tylko delikatnie gdzieś tutaj coś podkreślam i po prostu staram się tylko dokładać filtr w ciągu dnia, ewentualnie mgiełka, żeby było tutaj chłodniej i przyjemniej, włosy upięte do góry, nie znoszę się pocić. No i dzisiaj wyglądam tak, letnia sukienka, nie ma co narzekać, trzeba zaczynać pozytywnie dzień, cieszyć się z tego, że wreszcie mamy lato, przepiękną pogodę i korzystać. Także życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że przyjemnie spędzicie dzisiaj z nami czas. Dojechaliśmy na miejsce i jak widzicie tutaj po lewej stronie znajduje się centrum Kopernik. A dosłownie tu nowe ciekawe miejsce, a mianowicie elektrownia Powiśle, czyli elektrownia, która już ma ponad 100 lat, a niedawno została otworzona na nowo. Bardzo ciekawie zaprojektowana. Znajdują się tam m.in. strefa beauty, sklepy, restauracje. Także idziemy zobaczyć co i jak. No nie wytrzymam, znalazłam pufę idealną do naszego przedpokoju. Co myślisz? Bardzo fajna, co? I ten kolor, idealna. As powerful as love, as loud, poison.
nie chcę nic mówić, ale tutaj nawet bankomaty mają zupełnie inną formę i wygląd. Zmiana miejsca i postanowiliśmy zjeść lunch dzisiaj, gdzie? W centrum Warszawy i w jednej z naszych ulubionych restauracji, ale również pizzerii, a mianowicie Spacca Napoli. Dokładnie, Spacca Napoli. Bardzo często pytacie mnie, gdzie w Warszawie można zjeść dobrą pizzę. I my mamy takie dwa miejsca. Pierwsze, które chciałabym Wam polecić, to jest właśnie Spacca Napoli. Tutaj zjecie naprawdę dobrą neapolitańską pizzę, robioną przez Pizzaiolo z Neapolu, wszystkie włoskie produkty, właściciel plus do tego atmosfera, także naprawdę gorąco Wam polecamy Spacca Napoli. A drugie miejsce to jest oczywiście Mąka i Woda, ale jeśli oglądacie nasze filmy... Są tylko dwa place, Spacca Napoli i Mąka i Woda. Jeśli lubię pizza, dlaczego to jest 100% pizza napoletańska. Tak, no, także mówię, widzicie, nawet Massimo tutaj dodał swój głos, a wiecie, że on pochodzi z Neapolu, tak samo jak pizza pochodzi z Neapolu, więc on jest naprawdę bardzo wyczulony na punkcie dobrej pizzy. Także my Wam polecamy Spacca Napoli, idealne miejsce, ogródek, centrum Warszawy, Pałac Kultury za nami, super. Zamówiliśmy sobie już jedzonko i zaraz zobaczycie co. No słuchajcie, moje koty to jest w ogóle jakaś komedia. No zobaczcie, jak ona je. Jest ta komoda. No bardzo jej wygodnie, na leżąco, z miski. To są właśnie moje koty. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię ciasto bananowe lub chlebek bananowy, jak zwał, tak zwał. Będzie idealne na niedzielę i mam już przygotowane wszystkie składniki. Widzicie tutaj dwa dojrzałe banany, dwa jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia, ekstrakt waniliowy, szklankę pszennej mąki, pół szklanki mąki żytniej, dwie łyżki cukru, pół szklanki mleka i tutaj mam bakalie, które będę dodawać, czyli suszone morele już pokrojone, rodzynki i orzechy włoskie. Także zabieram się do roboty, czas zmieszać wszystkie składniki i też już rozgrzałam sobie piekarnik do 200 stopni. Masa już gotowa, to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak dodać do niej bakalie. I gotowe, to teraz ciasto leci do piekarnika, a jak już będzie upieczone, to pokażę Wam, jak wyszło. Ciasto gotowe, jak widzicie, oprószyłam je jeszcze cukrem, pudrem. Skusiłam się też na kawałeczek, więc mogę potwierdzić, że wyszło przepyszne. Także będzie może dzisiaj do kawki, jutro na podwieczorek.
kochani, a tymczasem na naszym balkonie, jak widzicie, romantyczny wieczór. Mamy sushi, mamy tutaj aperola, odpaliliśmy świece i jak to się mówi, celebrujemy małe chwile, małe przyjemności. No bo tak, bo żeby być w życiu szczęśliwym, to trzeba się cieszyć właśnie takimi chwilami. Także, kochanie, na zdrowie, za długi weekend, za nasze mieszkanie, na nowy dom, tak, i cały za czas nowy dom, i za was, kochani, na zdrowie. I tym właśnie akcentem żegnamy się już z wami. Dziękujemy, że byliście po raz kolejny, oglądaliście nasz daily vlog. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa! Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá.